Teraz bardzo proszę o zabranie głosu pana prezydenta. Panie prezydencie. Szanowny panie prezesie, szanowni sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, pani marszałek, panie marszałku, panie premierze, wszyscy szacowni goście. Pan prezes Rzepliński dziękował nam za przybycie tutaj do Trybunału, opowiadając bardzo sympatyczną anegdotę o pierwszym pobycie prezydenta Lecha Wałęsy tutaj w Trybunale. Ja chcę powiedzieć, że to oczywiście jest zawsze ważna okazja, dobra okazja do nauki o państwie, ale to także jest dzisiaj chyba szansa na wspólną refleksję nad sprawami najważniejszymi dla państwa polskiego, nad sprawami najważniejszymi także dla systemu prawnego naszego kraju. Bądź co bądź, więc ja po pierwsze chcę podziękować za zaproszenie na doroczne Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, bo to jest dobra okazja do wspólnej refleksji także nad funkcjonowaniem Konstytucji, która jakby jest fundamentem naszego ustroju państwa już od 16 lat. Ta refleksja wspólna jest ważna także z punktu widzenia nie tylko lepszego stosowania i budowania prawa i budowania państwa, ale także z punktu widzenia umacniania mechanizmów demokratycznych, umacniania naszego wewnętrznego przekonania, że państwo należy budować w zgodzie z fundamentem, jakim jest Konstytucja. Proszę państwa, to jest ważne o tyle, że przecież wiemy doskonale, że demokracja jest ustrojem żywym. Konstytucja jest niezmienna, ale też jej rozumienie może być czasami, podlega przecież właśnie wspólnej refleksji, dyskusji. Demokracja jest ustrojem żywym i podlega dynamice politycznych zmian, także czemuś, co można by pewnie określić mianem wymiany pokoleniowej. Każde pokolenie trochę na nowo musi tłumaczyć zawiłe mechanizmy nie tylko systemu prawnego, ustroju, ale także mechanizmy funkcjonowania państwa i społeczeństwa, funkcjonowania mechanizmów demokratycznych. W polskiej mentalności, w moim przekonaniu, są obecne nadal dwie przeciwstawne tradycje istotne pod tym względem. Tradycje, które rozwijają się do pewnego stopnia równolegle i pojawiają się wciąż na nowo w dyskursie publicznym, także w praktyce funkcjonowania całej sfery politycznej, także budowania prawa. Nadal w moim przekonaniu jesteśmy rozpięci pomiędzy dwoma bardzo różniącymi się od siebie praktycznymi zrozumieniami relacji władza, państwo, jednostka. Pierwsze można by określić na zasadzie nie król u nas rządzi, ale prawo. Ta zasada zapisana w staropolskiej maksymie jest właściwa nie tylko tradycji oświeceniowego liberalizmu, ale sięga wprost do źródeł starożytnych. To przecież w polityce Arystotelesa, będącej wymowną wykładnią demokracji ateńskiej, na pytanie, kto powinien rządzić, pada w końcu odpowiedź, że są to prawa właściwie ujęte. Historia europejskiej demokracji jest w pewnym sensie historią tego starania się o właściwe ujęcie prawa. Jest druga przeciwstawna tendencja, dająca o sobie znać stale. To jest swoiste liberum veto. Obok szacunku dla prawa, wolności i demokracji mamy też tą drugą tradycję, poklasku dla pełnej, niczym nieskrępowanej wolności, uruchamiającą silny egoizm i mylne przeświadczenie, że indywidualizm to permisywizm. Że indywidualizm i wolność jednostki polega na robieniu, co się komu podoba, bez szacunku dla rad, głosu i potrzeb drugiego człowieka, bez dialogu z drugą osobą, bez uwzględniania w stopniu wystarczającym racji służących wspólnocie, także w wspólnocie państwowej. Warto zauważyć, że być może jesteśmy na etapie szczególnym, kiedy nie tylko tradycyjne rozumienie liberum veto, polskie liberum veto z wieku XVIII i XVII, zyskuje nowe treści ze względu na nową sytuację, w której stoi cała Polska, całe społeczeństwo. Przecież to jest istotne sformułowanie, istotne zrozumienie i wyważenie jest
gdzie kończy się szkodliwe liberum veto, a gdzie zaczyna się problem prawa jednostki do zabezpieczenia swoich interesów, to jest ważne na gruncie dążenia do pełnej jedności, pełnego uzgodnienia, zgody wszystkich, na przykład na gruncie mechanizmów Unii Europejskiej, w której funkcjonujemy. Jest jednak zawsze ważna różnica między niefrasobliwym egoizmem a prawem do własnego, odrębnego zdania. Obie te tradycje wytyczają, w moim przekonaniu, środek polskiej drogi, środek polskiej drogi demokratycznej i inspirują do refleksji. Niezbędne jest pogłębianie więc kultury prawnej, tak by wolność była zawsze pojmowana jako wolność w granicach prawa. Z konstytucji czerpiemy, jak to prawo rozumieć, szanować i stosować. Nawet wtedy, kiedy oznacza to konieczność daleko idących ograniczeń, daleko idących utrudnień w funkcjonowaniu praktycznym całego systemu państwa, także i sfery politycznej. Warto by upowszechniać to rozumienie konstytucji nie tylko jako zbioru najważniejszych norm prawnych, ale jako fundamentu naszej wspólnoty obywatelskiej, ważnej tak samo jak wspólnota narodowa. Ciągłość linii orzeczniczej Trybunału i spójność rozwijanych tutaj koncepcji składa się na polski dorobek konstytucyjny. Dzięki orzecznictwu Trybunału konstytucja jest nie tylko wzorcem o charakterze formalnym, ale również wzorcem tego, co słuszne i konieczne z punktu widzenia nadrzędnych wartości ustrojowych. Zgodnie z tradycją tych spotkań chciałbym skoncentrować się i pokazać pewne procesy, pewne zjawiska, omawiając orzeczenia Trybunału w roku minionym, w roku 2012. Wybrałem trzy, które wydały mi się szczególnie warte podkreślenia. Proszę Państwa, dokonując oceny ustaw, Trybunał staje często przed bardzo trudnym zadaniem ważenia różnych wartości chronionych konstytucją. Chcę w tym miejscu przywołać wyrok Trybunału, o którym wspominał pan prezes Rzepliński, z 19 grudnia 2012 roku dotyczący waloryzacji emerytur. Przypominając, że waloryzowanie świadczeń emerytalno-rentowych jest częścią konstytucyjnego prawa do zabezpieczenia społecznego, zwróciliście Państwo uwagę na to, że ustawodawca ma znaczną swobodę w kształtowaniu mechanizmu waloryzacji. Może zatem wybrać rozwiązania, które uzna za optymalne z punktu widzenia potrzeb obywateli, a jednocześnie wymogów ekonomicznego rozwoju kraju. Dziękuję za takie zaakcentowanie tej kwestii, bo wiem, że nie było to łatwe i nie jest to proste. Że zasada sprawiedliwości społecznej powinna być uwzględniana na równi z aktualnymi możliwościami finansowymi państwa. To Trybunał wskazał, że stabilność finansowa państwa jest też istotną wartością. Stanowi warunek sprawnego działania i społecznego bezpieczeństwa, i właśnie tej fundamentalnie ważnej szansy na to, że będzie co dzielić, że będzie co wypłacać. Znaczące są też w moim przekonaniu decyzje Trybunału dotyczące ochrony praw jednostki. Obserwowałem z ogromną uwagą, jak Trybunał oceni jeden z przepisów dotyczących tymczasowego aresztowania. Nie tylko ze względu na własne skojarzenia w tym zakresie, ale po prostu jako istotny problem w każdym społeczeństwie demokratycznym. Uznaliście Państwo ten przepis za niezgodny z konstytucją, ponieważ z powodu braku precyzji narażał osoby, którym nadal przysługuje domniemanie niewinności, narażał na długie i nieprzewidywalne rygory. Duże znaczenie dla opinii publicznej miał także wyrok w sprawie zasad określających użycie środków przymusu i broni palnej. Możliwość zastosowania takich środków wobec jednostki najdalej ingeruje w jej konstytucyjnie chronioną wolność, a nawet nietykalność osobistą. Zasługuje na uznanie wyraźne pouczenie przez Trybunał. Przepisy tego rodzaju wymagają precyzyjnego uregulowania na poziomie ustawowym. Ustawodawca nie może przekazać takiej kompetencji władzy wykonawczej.
W minionym roku Trybunał kilkakrotnie badał normy dotyczące również kompetencji prezydenta. Dotyczyło to zagadnień związanych z powoływaniem sędziów oraz nadawaniem obywatelstwa polskiego. Wysoko cenię te orzeczenia. Prezydentura III RP to urząd, który wciąż podlega kształtowaniu się. Bieżące doświadczenia ujawniają kolejne istotne potrzeby. Trybunał, orzekając w tych sprawach, rozstrzyga, jak nie naruszając systemu praw, umacniać także autorytet tego ważnego urzędu w nowoczesnym, demokratycznym państwie polskim. Cieszę się, że zdecydowana większość prezydenckich wniosków uzyskała akceptację Trybunału. Życzę Państwu, życzę także sobie i Polsce, byśmy jak najrzadziej mieli podstawy do tego, by uchylać jakiekolwiek ważne efekty prawodawczych prac w Polsce. Generalnie liczne zdania odrębne do wyroku wskazują jednak, że także w samym Trybunale istnieje żywa dyskusja o Konstytucji i o jej stosowaniu w zmieniających się uwarunkowaniach, w zmieniającej się rzeczywistości. I to też jest istotna zdobycz. To, że dzisiaj można o tym mówić spokojnie, że są różne opinie. To z punktu widzenia edukacji społeczeństwa jest też wartością samą w sobie. Chciałem Państwa zapewnić, że przykładam dużą wagę do projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, który miałbym złożyć w Państwa niejako imieniu, korzystając z uprawnień prezydenta do laski marszałkowskiej. Wiem, że liczą Państwo na moje wsparcie w tej sprawie. Ja również bardzo chciałbym wypełnić Państwa oczekiwania w tym zakresie. Chcę zapewnić, że zgodnie z przyjętą przeze mnie zasadą trwają jednak konsultacje w tej sprawie z klubami parlamentarnymi. Wszelkie decyzje mogą zostać podjęte po ich zakończeniu. Mówiąc wprost, nie ma powodu, żeby tego nie mówić o tym. Chodzi o to, aby w ramach konsultacji uzyskać pewność, że projekt ustawy może zyskać bezpieczną większość w parlamencie. Dlatego, że tego rodzaju ustawy, które dotykają kwestii fundamentalnych dla państwa, muszą być jak najszerzej akceptowane i powinny być przyjmowane w jak najdalej posuniętym konsensusie politycznym. Oczywiście mam świadomość, że istnieją rozbieżności i oceny także tego projektu ze strony Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Te kwestie również są elementem konsultacji z klubami parlamentarnymi. Są wątpliwości także w klubach parlamentarnych. Trzeba to rozwiać, trzeba to omówić. To poprzez konsekwentną nie tylko konsultację, ale także poprzez bezpośrednie omawianie kwestia po kwestii. Chciałem więc zapewnić, że tu w pewnym dużym tempie postaram się, aby te konsultacje się zakończyły i w trybie już takiej bezpośredniej relacji z panem prezesem Rzeplińskim zastanowimy się, co, w jaki sposób można jak najszybciej rozwiązać spraw, na które Trybunał Konstytucyjny oczekuje. Proszę Państwa, to tyle kwestii różnej natury, a oprócz tego serdeczne podziękowania i serdeczne życzenia skutecznej, dobrej pracy na rzecz utrzymania znaczenia fundamentu polskiego państwa demokratycznego, jakim jest Konstytucja. Dziękuję bardzo.